dzisiaj i jutro odbędzie się tu przegląd zespołów folklorystycznych Kultura i Tradycja, Folkolow. Jest to wspaniałe przedsięwzięcie, na którym spotykają się zespoły ludowe i grupy śpiewacze z całego województwa lubuskiego. Możemy tutaj nie tylko zobaczyć, jak pięknie prezentują się zespoły, które są widziane bardziej na swoich terenach, ale po raz pierwszy większość z nich będzie miała szansę wystąpić w Regionalnym Centrum Animacji i Kultury, ale też skorzystać z warsztatów emisji głosu, warsztatów akompaniamentu oraz warsztatów ruchu scenicznego. Folklor należy do dziedzictwa narodowego. Jak my o niego nie zadbamy, a jednak nasza ziemia lubuska ma przepiękny folklor, bogaty, pieśni, przyśpiewki, obrzędy, no warto to wspominać, kultywować, bo inaczej jakby tego nie zadbamy o to, no to po prostu będzie to, pójdzie to w niepamięć, a przyjechały zespoły z bogatym repertuarem, jako śpiewak oporowy pokaże wskazówki, pokaże kunszt wokalny, tym bardziej, że śpiewają w zespole Mazowsze, to pokaże też pewne style, które obowiązują i na pewno te spotkania będą dla nich owocne, no bo jednak zobaczą od strony troszkę innej, tak? Możemy pośpiewać sobie, to jest bardzo ważne, dużo śpiewamy, że możemy się spotkać, porozmawiać, swoje kłopoty powiedzieć, no wszystko jest. Możemy pojechać, no wszędzie jeździmy i w gminie jest 7 zespołów, to każdy zespół nas zaprasza, poza gminą nas zapraszają, także do Piesków, do Biedniewa jeździliśmy, poza powiatem nawet. Człowiek inaczej funkcjonuje, jak pójdziemy sobie pośpiewać. Wiele ludów sięgało do przeszłości i do swoich przodków, więc przeniesienie tej kultury, która się wytworzyła, myślę, że 100 lat temu, jest bardzo ważna, dlatego że znajdujemy pewne korzenie do istnienia, bo przyszłość bardzo często zależy od przeszłości. Powinniśmy pamiętać, skąd pochodzą nasi rodzice, nasi dziadkowie i kultywować tą tradycję, aby ona nigdy nie przestała istnieć. To piękna idea i gratuluję tutaj władzom miasta, gratuluję tu wszystkim, że o to zadbali, że są fundusze na to, że możemy tutaj w tych pięknych warunkach przeprowadzić te zajęcia, warsztaty wokalne. Andrzej Bator.